Witajcie w nowym vlogu, jest 8.30, ja za chwilę na 9 jadę do mechanika naprawić tą wycieraczkę w wanie. Ale powiem wam, że dzisiaj jest taka ślizgawica, wczoraj była odwilż, 1-2 stopnie na plusie, a teraz jest temperatura minusowa i cały chodnik i drogi są bardzo śliskie i będę musiał uważać, żeby gdzieś do rowu nie wjechać. Zobaczcie. Szok i niedowierzanie, zobaczcie co się stało na schodach. Całe schody są w lodzie. Mam nadzieję, że tego nie będzie na drogach. Dobra, ale nic, idę rozgrzewać samochód, bo dzieci też się ubierają i jedziemy do lasu po choinkę. Będziemy wycinać dzisiaj choinkę w lesie. Oczywiście my już mamy sztuczną, ale to będzie choinka dla dziadka. Wczoraj byłem właśnie wymienić olej w samochodzie i tak jak mi kiedyś pisaliście, wymieniłem na Motul. To jest podobno dobry olej, bo miałem Castrola Edge'a. Wymieniłem na Motul, no i przy okazji jak tam ten olej ściekał, to pan mówi, co z tą wycieraczką się stało, bo ja tutaj założyłem pod spód. No i odkręcił mi tutaj śrubkę, tutaj odgiął i tam taki grzybek jest i takie ramię wypięło się z tego grzybka i on mi to z powrotem założył tam jakoś na taśmę, troszeczkę zrobił, żeby to nie spadało z tego grzybka. No i po prostu ta wycieraczka teraz nam działa. Zobaczcie. Wycieraczka działa, aczkolwiek boję się, że znowu się urwie z tego grzybka, więc tak czy siak muszę jechać do mechanika, żeby to naprawić, bo jak pojadę na podróż, to nie chciałbym, żeby w Norwegii mi ta wycieraczka przestała działać. Także tak czy siak muszę jechać i ją naprawić. Dobra, dzieciaczki są już ubrane, sprawdzają czy ślisko i jedziemy. I co Ania, ślisko? Musimy łyżwy kupić. Dobra, jedziemy, bo się spóźnimy. Która ta godzina? 8.40. Na 9 jesteśmy umówieni. Pokazuje, że jest 1,5 stopnia na plusie, a taka ślizgawica. Także pojedziemy sobie wolno 30 albo 40 na godzinę. No jest lodowisko, zobaczcie jakie tutaj plamy lodu leżą. Tak jest. Tutaj jeszcze tutaj dwa jest. A jeszcze dwa pieski tam są. Może dzikie. Ale słodziaki. Jesteśmy u pana mechanika, ale powiem wam, że ta wycieraczka jeszcze wychodziła mi tutaj na karoserię i nawet ma tutaj zardzewiałe. Dlatego tak trzaskało. Czasem pisaliście w komentarzach, że te wycieraczki strasznie trzaskają. To dlatego właśnie, że wychodziły poza szybę. Więc może uda się to też naprawić. Czekamy teraz na dziadziusia, żeby nas odebrał, a nasz Volkswagen zostaje tutaj. Dziadziuś już przyjechał, także przenosimy foteliki i jedziemy do lasu. Ale to dopiero za godzinę po tą choinkę. Jesteśmy już u dziadka na podwórku, zobaczcie ile tutaj jest drewna. Ale przypomniało mi się, że w komentarzach pytaliście, jak sprawuje się maszyna do łupania drewna. Jak pamiętacie, 2 lata temu kupiliśmy ją. Więcej chyba już. Tak, więcej? 3-4 lata. No to jest vlog 435, więc możemy sobie sprawdzić. Ale powiem wam, że filmik o tej maszynie zrobił 1 400 000 odsłon. Jak na, nie wiem, recenzję maszyny, czy tam pokazaliśmy jak działa, to naprawdę ten filmik dobrze poszedł z wyświetleniami. Ale pytaliście w komentarzach, jak się sprawuje po 2 latach, więc może no, teraz tata dobrze. Powie. No, rocznie tak łupię około 50 metrów przestrzennych na 3 rodziny, na twoją, na Marcina i na moją. Nie? Aha. Także na razie wszystko dobrze. No, przydałoby się już olej hydrauliczny wymienić. Mhm. No bo tak tylko dolałem troszeczkę, uzupełniłem, ale nie było wymienione jeszcze, a powinno być już dawno wymienione, nie? No. To wszystko chodzi perfekcyjnie. Aha, i teraz sobie łupiesz tutaj w garażu, tak? W garażu, bo nie muszę wyjeżdżać na kostkę, bo ona taka jest, tutaj kółka są wąskie. Aha, i tam ciężko się jedzie, tak? Na kostce. A tutaj sobie dowożę i kiedy chcę, trochę sobie połupię. I tu masz cieple, nie? Bo sobie zasuniesz bramę. Bramę zamknę, napalę w piecyku i sobie łupię. No. A możemy zobaczyć? Przypomnieć widzom jak to łupię? Jeszcze mamy pół godzinki do tego lasu, bo tam pan powiedział, żebyśmy na 10 przyjechali, więc możemy chwilę tutaj wam pokazać. Tata wyłączył bezpieczniki, żeby dzieci czasem nie dotknęły tej maszyny. Jedynie co, to jest to, że wolno wraca, no ale to jest taki urok tej maszyny. Nie wiem, czy było słychać. Tata mówi, że minusem tej maszyny jest to, że wolno wraca do góry. Ale już nie brałem sprawy.
się dotknąć i się łupie, a jak jest ciągliwe, trzeba jechać do domu, nie? To akurat łupie na drobne, ale na sobie rzeczy grubsze. Także... Czyli fajnie jakbyś miał drugą osobę, która będzie ci cofać na przykład, nie? Jak ty tutaj odkładasz nie, to drewno? Nie, to... nie? Nie ma aż takiego pośpiechu. Aha. No, to taka robota po prostu wolniejsza jest, nie? Jak pojedynkę. No, ale ewentualnie można by było kupić krzyżak na to, żeby takie drobniejsze już upać na cztery i aha, dwa razy nie zjeżdżać, nie? Czyli można dokupić taką końcówkę krzyżową? Tak, można dokupić. Aha, i wtedy wam od razu cztery kawałki. Tak, jest takie średniaczki, to od razu na cztery by było. Ja tak aha, muszę wracać jeszcze raz. Czasami łupię na trzy części. Aha. No, tutaj... No, to jest Marcina. To czyli jest Marcina. Brata. To drewno jest brata, twoje, tamto moje, a twoje? A moje tu pod ścianą i na drugiej stronie. Aha. Także no, tobie schodzi tak 12 metrów przestrzennych. No. Marcinowi 17, bo ma jeszcze ten swój warsztacik. Mhm. Musi opalać troszeczkę więcej. A mnie tak schodzi około 10, 8, 10. Nie? Mhm. Fajnie. W tym roku były trudności z zakupem drewna. Po prostu wiadomo jaka sytuacja w kraju. Zawsze były 3-4 osoby w poniedziałek u leśniczego, a w tym roku to było 30-50 osób. Czekali od niedzieli, od południa, od obiadu, po obiedzie przyjeżdżali i przez całą noc spali w samochodach, żeby dostać drewno, żeby kupić. Po prostu kiedyś się śmiali z nas, że drewnem opalamy, a teraz już się nie śmieją po prostu. No, no, no. Każdy wie jaka sytuacja jest. No, także mamy tutaj zapas na zimę. Tak jak mówimy, łuparka działa. Trochę do przodu, nie? Mam drewno takie trzyletnie jeszcze tam z tyłu, żeby tym trzyletnim, jak dom, to musi 3 lata schnąć, nie? Brzoza szybciej wyschnie i można palić wcześniej, żeby nie mokrym, bo to szkoda tych kalorii, nie? Po prostu drewno bardzo suche, to żarzy się jak węgiel i wtedy jest lepszy efekt i nie dymi się tak, po prostu mały dymek jest tylko biały, a jak mokre drewno, to wiadomo, że dym będzie czarny i więcej tych spalin. Okej, okay. Także wszystko wiecie, jak z tą łuparką, jak z drewnem. Jedziemy teraz tą przyczepką do lasu po choinkę. Do lasu musimy jechać na dwa samochody, ponieważ jeszcze Filipek z nami jedzie, czyli będzie czwórka dzieci. Także jest to wycieczka w sumie dla dzieci, bo nigdy nie były po choinkę. I to będzie taka nasza atrakcja dla nich. Będziemy wycinać choinkę w lesie. Okazało się, że jeszcze pół godziny musimy poczekać, także bawimy się w lodzie. Taki mamy lodzik dzisiaj. Filipek jest z nami. Co? Co ty nagrywasz? A ja nagrywam lód. Lód Boży. I ruszył nasz konwój po choinkę. Kombajn po choinkę. Nie kombajn, konwój. Okej, okay, wjeżdżamy do lasu. Ciekawe, czy jest błoto. Na szczęście w połowie zamarznięte. Skręcamy w lewo. Tam jest plantacja świerków. Dobrze, dojechaliśmy. Ja tutaj stoję. Tata zawraca, bo będziemy musieli tam jechać z tą choinką. I tutaj jest brama. Tak wygląda plantacja choinek. I będziemy teraz szukać. A przyjechaliśmy tutaj dlatego, ponieważ tata ma bardzo wysoki salon i chce bardzo wysoką choinkę. Dlatego nie możemy takiej kupić w ogrodniczym sklepie, tylko właśnie trzeba przyjechać na plantację i wybrać sobie taką dużą choinkę, w sumie jak do kościoła, nie? W kościele są takie duże. Tata ma też taki salon wysoki, więc też chce mieć taką wysoką. I co roku przyjeżdżamy. Czekamy na pana właściciela, aż otworzy bramę. Ale dziadziuś zabrał czekoladki, także wszyscy sobie teraz biorą. Dziękuję bardzo. Czekoladki. Tak, taka tradycja. Czekamy na pana i jemy czekoladki. Dobra, weszliśmy do środka plantacji. Zobaczcie, tutaj mnóstwo takich świerków czy choinek rośnie. I wybieramy jakąś większą. Chyba znaleźliśmy. Pan ma piłę motorową i będzie ścinał. Zobaczcie, jaki pień.
Dobra, mamy choinkę, teraz trzeba ją przenieść na przyczepkę. Zobaczcie, jaka biała od spodu. A u góry taka zielona. To jest jodła kaukaska. Pan tam nam wyrównuje pienek. To jest świerk pospolity. Tak wygląda świerk pospolity. Nie wiem, czy my nie mamy tego kodomu, nie? Tak? No, to tak? Jest świerk czerwony. Tak. Jak urośnie, będzie miał czerwone szyszki. Także zwiedzamy. To jest daglezja. Fajna, nie? To jest daglezja, Ania. A możemy taką przed dom? Kiedyś kupimy, ale na razie mamy jedną. Starczy nam. Także chodzimy po plantacji i uczymy się drzewek. Już cztery znamy. Nadia chce mieć taki las. Może kiedyś taką plantację sobie zrobimy. Jest pięknie. A tak wygląda jodła polska. Tamtą, co wzięliśmy, to jest jodła kaukaska, a to jest jodła polska. Troszeczkę mniejsze igły ma. Najgorzej wyciągnąć z lasu. Zobaczcie, jaka jest długa. Dzieci widziały, jak ją tutaj przenosimy. Dzieci szczęśliwe. Dobra, i teraz pan wyjeżdża. Pan powiedział, że nawet 150 kg może ważyć taka choinka. Bo jest taka mokra. Jest mokra? Cienko, cienko lubię. No. Dobra. Niesiemy ją na... No, jest ciężka. Do przodu? No. Czekaj. Już się nie połamała. Mamy. Bardzo dziękujemy. Dawid, wesołych świąt życzymy. Dobrze, teraz musimy zabezpieczyć tą choinkę, w sumie jodłę, że tak powiem, żeby nie spadła. Dobrze. Pod ten. To tutaj, żeby no. Przypiąć to. Dobra, mam. Tu zapytałem tatę, czy te tutaj gałązki będą tarzać. Tata mówi, że bez problemu, nic nie szkodzi. Także tego nie będziemy już spinać. No i tak wystaje na no takie 3 metry. A ile ona ma metrów? Z 5? 5 metrów. 5 metrów. Raz, 6 metrów. No, 6 metrów może mieć. Aha, czyli będziemy docinać w domu. Tak, tak. Jesteśmy już na podwórku, zaraz będziemy ją wnosić do domu i ustawiać przy schodach. Ok, mierzymy gdzieś od tego miejsca, musimy ją troszeczkę przyciąć. Tutaj ją przytniemy, a reszta gałęzi z tego dołu pójdzie na dekorację balkonu albo z dołu. Dobra, tutaj ucinamy. Sztil, nie? Sztil poszedł? Kuskwarna. Kuskwarna miałeś? Musiałem szybko kupić taką, trochę ponad 400 zł, ale... Działa. Ale działa. Zobaczymy, czy odpali za pierwszym razem. To jest sanie. Sanie się wyłącza. I teraz... Dobra, i mamy przyciętą, także teraz możemy wnieść ją do domu. Ale to jeszcze muszę to obciąć, bo to pójdzie do wiaderka. Aha, tak, choinka będzie w wiaderku z wodą, a w wiaderku będą kamienie, żeby to się nie przewróciło. Także jeszcze trzeba uciąć te wszystkie gałązki z tej strony.
Zobaczcie, ubrudziłem się żywicą, także trzeba uważać, żeby nie ubrudzić ciuchów. Najlepiej wziąć sobie jakieś robocze do lasu. Mamy takie wiadro po tynku, ale tata mówi, że musi sprawdzić, czy nie jest pęknięte, bo korzystał na budowie. Słabo by było, gdybyśmy włożyli choinkę, zalali wodą i by ciekło. Także teraz trzeba nalać wody do pełna i przetestować. Sprawdzamy, czy nie cieknie. Raczej nie. Także będzie się nadawało. Teraz potrzebujemy kamieni trochę, także bierzemy spod domu. Choinka będzie w tym miejscu. Musimy tutaj zabrać właśnie tą sofę, kwiatka. I zobaczcie, tutaj rodzice mogą sobie pozwolić na wysoką choinkę, ponieważ mają bardzo wysoko sufit. Schody wchodzą właśnie na piętro i tutaj jest taka wielka przestrzeń. Także to będzie fajnie wyglądać, ale tak jak mówię, musimy to wszystko zabrać i zwinąć dywan. A tutaj zobaczcie, mam tą ulotkę od pana, który ma tą plantację, także wkleję wam teraz, gdybyście byli z okolic Leszna, to możecie też podjechać po taką dużą choinkę właśnie do Oporówka, Oporówko 11. Także zostawiam wam kontakt do pana, a my działamy z choinką. Będzie nam potrzebny jeszcze taki drut, żeby choinkę przywiązać do schodów. Dobra, bierzemy teraz stół z wami. Stawiamy wiadro, kamienie. Kamienie nie zostaną do nas. Tak? Zostawiamy trochę bliżej tu. Teraz będziemy wnosić choinkę. Sukces! Wniesiona! A bliżej ściany musi iść. Musimy sprawdzić teraz, czy nie ma wiewiórki na drzewie, żeby jak w Griswoldach nie było. Okej, choinka stoi. Teraz musimy włożyć tam kamienie. I tak trzeba powkładać, żeby nie opuścić, żeby wiaderko nie pękło. Trochę tu jest ciemno. Może pójdę po latarkę. Mamy latarkę. A, ty masz na zegarku latarkę. Dobra, bierzemy kamienie. Wlejemy wodę. Teraz mamy wodę i wlewamy. Woda pełna. Bo gdyby nie było wody, to by igły spadły, tak? Nie, przy tej igły nie spadają, ale by szybko tak teraz zrobiła zgięła. Aha. Pierwszą koneczkę to wypija za 3 dni, a później już nie. W pierwszych latach, jak tu mieszkamy, to śpiew puścił po 3 tygodniach takie odrosty po 7-10 cm, świeże. Mhm. Ale to się już nigdy nie powtórzyło. I trzecia konewka. Dobra, choinka zalana wodą, teraz nagram wam ją z góry. A jeszcze tata tutaj ma taką tkaninę dekoracyjną, żeby to wiadro zasłonić. Tak ładnie ułożyć. No, tak to wygląda od góry, także z tych schodów właśnie dzieci, wnuki będą dekorować. Zawieszają też cukierki. No i super, mamy choinkę w salonie. A od dołu tak wygląda to wiaderko osłonięte. Także całkiem fajnie. Taki szpic. A, taka masz tradycję, że najpierw szpic. Tak. Zawieszasz. A to zawsze jakiś wnuczek, czy wnuczka zawieszała. Wszyscy chorzy. Mamy czubek, choinki, czy tam szpic, ale jest troszeczkę za długa, więc tata ma sekator. O, święty Mikołaj przyjazd. Dobra, ucinamy. I teraz to i musi założyć. Dobra, tu jest kolejka do zakładania tego czubka, ale zrobimy tak, że najmłodszy, czyli Filipek. Trzymaj go. Tu trzymaj. Tu.
tu trzymaj, tu. A mocno. Dosięgnie, ja mu tutaj nachylę. Nachylimy choinkę i Filipek. No, mocniej Filipek. Dawaj. Dasz radę. Wyjdzie? Nie wejdzie, robisz taki... Nie wejdzie, czekajcie, musimy ten... Urwać to. Urwać tutaj taki zadzior. Dobra, i a teraz jeszcze wejdziesz. Jest. Jeszcze tutaj. Dobra, jeszcze raz, powtórka. Ja nachylę. Ładnie, ładnie. Idzie, jest! Mamy! Pięknie. Ja tylko jeszcze lampki. I moja rola to się kończy. Tak, dziadziu lampki, a resztę już wnuki. Dobrze, i teraz przestawiamy tą kanapę tutaj, żeby nie zawadzała. No i wieczorem pewnie dzieci będą ubierać tą choinkę. Także na razie się z wami żegnamy. Pokażemy wam na końcu, jak to wszystko pięknie wyszło.